dzisiaj chcę Wam powiedzieć o kosmetykach, które bardzo lubię używać, kiedy chcę uzyskać efekt mocno rozświetlonej skóry, nie tylko na twarzy, ale i na całym ciele. Ostatnio oglądałam taki film u Katie Lasher Looks, bardzo mi się spodobał. Wcześniej taki film nagrywała też Daisy Perkins i pomyślałam, że ja chciałabym coś takiego nagrać, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania dalej. Oczywiście na samym początku musimy zacząć od pielęgnacji, więc tutaj mam Wam do pokazania w sumie trzy maseczki. Pierwsza to jest chyba jedna z moich ulubionych masek i kiedy mi się skończy, na pewno kupię kolejną. To jest maska z First Aid Beauty Ultra Repair Instant Oatmeal Mask. I ona tak naprawdę tutaj, tu nie jest napisane, że ona ma rozświetlacz, ale ona ma odżywiać i tak regenerować skórę. I zawsze po tej masce mam tak miękką i właśnie rozświetloną skórę. Ona jest aż tak miękka, że aż się delikatnie świeci. Ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. To jest maska, którą możecie kupić albo oczywiście w Stanach, albo na Feel Unique, albo na Cult Beauty. Tak mi się wydaje, że tam ona jest dostępna, więc na pewno da się ją kupić będąc tutaj w Polsce. I w ogóle po pierwsze ona bardzo ładnie regeneruje skórę, szczególnie po takich mocno oczyszczających maskach. I właśnie zostawia taką bardzo mięciutką skórę. Uwielbiam tą maskę i też wiem, że po moich rekomendacjach nie jedna z Was ją kupiła i pisałyście mi później w wiadomościach prywatnych, że jesteście mega zadowolone, więc bardzo się cieszę. To jest pierwsza rzecz. Kolejna maska, taka zmywalna, to jest oczywiście The Body Shop i to jest ta wersja z British Rose, to jest Fresh Plumping Mask i ona też bardzo, to jest bardziej taka maska właśnie, którą używacie przed makijażem, czyli ona bardzo ładnie orzeźwi skórę i delikatnie ją rozświetli i po prostu po zmyciu macie efekt takiej bardzo świeżej i gładkiej skóry, więc bardzo lubię ją używać właśnie rano przed makijażem. A coś na przykład na noc to jest maska z Skin Food. Tą maskę kupicie w Sephorze i to jest Coconut Mask i to jest maska nawilżająca. Ona ma bardzo lekką konsystencję, pachnie kokosem, ale bardzo ładnie. Szybko się w miarę wchłania, ale bardzo podoba mi się to, jak skóra wygląda po niej następnego dnia, bo właśnie to jest taka maska, którą zostawiacie na całą noc. I następnego dnia skóra jest bardzo miękka, delikatnie rozświetlona i wygląda na taką porządnie odżywioną. Więc to są takie trzy moje maski, których używam regularnie. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą używam na ciało, szczególnie jak jestem na wakacjach, to jest połączenie dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest balsam do ciała. I tutaj tak naprawdę nie chodzi mi o konkretnie to, co to jest akurat? To jest mleczko z Taupy, ale no używałam tego. Czyli połączenie tego i tego. I już Wam pokazuję, jak to może wygląda. Pokażę Wam to tu. Nakładam sobie trochę właśnie tego balsamu. Nie, to pokażę Wam na tej ręce, bo nałożyłam już balsam tutaj. I już Wam pokazuję, o co mi chodzi. Czyli nakładam sobie, nałożę sobie balsam tu. I biorę teraz ten rozświetlacz w pudrze z Revolution. Proszę bardzo. I teraz to miksuję. I patrzcie. Jesteście gotowi? Powiedz, nic tu się nie świeci. I to połączenie daje tak piękny efekt na skórze. Po pierwsze, macie tutaj oczywiście zapewnione nawilżenie, bo używacie balsamu, ale po drugie, skóra ślicznie się mieni i nie przeszkadza właśnie żaden rozświetlacz czy tam żaden puder, bo to jest wszystko połączone, więc nie macie później problemu takiego, że nie wiem, brokat się sypie i tak dalej, tylko uzyskujecie bardzo ładny efekt nawilżonej i delikatnie rozświetlonej skóry. I te produkty nie są drogie, bo ten rozświetlacz to jest Revolution Paralyze w odcieniu Peach Champagne, a już balsamu możecie używać tego, którego po prostu używacie na co dzień i to bardzo ładnie wygląda, więc to mogę Wam polecić. Ale przechodzimy już do makijażu i teraz zaczniemy najpierw od baz i będę szła właśnie po kolei. Baza, którą dzisiaj użyłam, bo jak widzicie, starałam się użyć dzisiaj większości rzeczy, więc tak wygląda moja rozświetlona twarz. I to jest baza z Golden Rose. Jakiś czas temu było o niej głośno, teraz już powoli to ucicha. Ale to jest Makeup Primer Luminous Finish i to jest Sheer Illuminating Base. I to jest taka baza, która jest biała i ona jest bardzo rozświetlająca. Już Wam pokazuję.
O, widzicie? I jeżeli nałożycie jej troszeczkę za dużo, to ona może Wam delikatnie zbielić twarz. Ale to tak naprawdę wystarczy dobrze ją wprasować, wmasować w skórę i będzie już wszystko ok. Bardzo lubię takie bazy nakładać w momencie, kiedy używam coś cięższego jako podkład, czy coś bardziej matującego, bo wtedy to można zrównoważyć i wtedy uzyskuje właśnie bardziej naturalny efekt. Więc to jest pierwsza baza, to jest najtańsza. Później bardzo lubię bazę z MAC-a, Strobe Cream. I tutaj od razu mówię, jeżeli chcecie kupować strobe cream, to pamiętajcie, żeby kupić w mniejszym opakowaniu, bo ona wychodzi po prostu taniej. I to też jest taki krem biały. On już daje bardziej, jak widzicie, delikatny efekt, czyli to nie jest aż takie mocne rozświetlenie, jak w przypadku tej bazy z Golden Rose. I to może też zastąpić krem nawilżający, jeżeli macie bardzo tusną skórę, bo to właśnie tak delikatnie nawilża. I tu nawet jest napisane, że to jest krem nawilżający, ale właśnie taki delikatnie rozświetlający, więc cały czas regularnie do tego wracam. I moje ostatnie odkrycie to jest ten olejek ze Smashboxa. On też daje bardzo naturalne i takie rozświetlone wykończenie właśnie przez to, że jest olejkiem, ale w ogóle nie koliduje z podkładem, nic tutaj się nie waży, bardzo ładnie działa. Ale o tym nie chcę już za dużo mówić, bo ostatnio mówiłam o tym w ulubieńcach, ale to też przyczynia się do tego, że moja skóra wygląda na mocno rozświetloną. Jeżeli chodzi o podkłady, to jednak w ogóle to jest śmieszne, bo ja raczej mam skórę tendencją do przesuszania, ale mam dużo takich mocniej kryjących i matujących. Jeden podkład, który też mam dzisiaj na twarz, to jest podkład z Maybelline i to jest Fit Me, ale ta wersja Dewy plus Smooth, czyli ona jest do skóry normalnej, do suchej i to jest właśnie podkład rozświetlający. Nie wiem, czy on jest dostępny w Polsce, bo na pewno jest dostępny ten Fit Me matujący, który moim zdaniem też nie jest jakoś mocno matujący, ale ten kupiłam będąc w Stanach. Jeżeli będziecie albo w ogóle w Niemczech, bo w DM-ie one na pewno też są, to zdecydowanie Wam go polecam, bo jak widzicie, on daje bardzo naturalne wykończenie, ma średnie krycie i bardzo ładnie, naturalnie wygląda na skórze. I ostatnio właśnie znowu do niego wróciłam i bardzo lubię, jak wygląda na twarzy. Ok, teraz szybko dwie rzeczy, o których ostatnio mówiłam w filmie Dobre i Tanie. Jeżeli tego filmu nie widzieliście, to tutaj Was zapraszam. To są takie produkty rozświetlające, które używa się albo przed makijażem, albo właśnie przed podkładem, albo do podkładu. I tu na przykład jest Hean Illuminator, to jest rozświetlacz do podkładu, czyli mieszacie razem z jakimś podkładem, który lubicie, czy właśnie bardziej matującym, i on bardzo ładnie się do tego sprawdza, ładnie rozświetla skórę, no, zresztą nie każdy produkt, który dzisiaj pokazuję. A druga rzecz to jest takie serum, też właśnie przed podkładem, i to jest Catrice Light Correcting Serum Primer, i to też nawilża już, i to też ślicznie rozświetla, już Wam pokazuję. To wygląda tak, jak widzicie, to jest bardzo płynne. O. I to też zostawia właśnie taki mocno rozświetlony efekt. Możecie zobaczyć. Tu jest ręka z tym serum i tu jest ręka bez. Więc naprawdę to też świetnie się sprawdza. Nie jest drogie, tak samo jak ta, jak ten rozświetlacz do podkładów. Ale coś, co na przykład dzisiaj użyłam właśnie, to jest Drops of Glow Illuminating z The Body Shop. I on ma już bardziej takie delikatnie różowe wykończenie. To Wam pokażę na drugiej ręce. O, jak widzicie, to wygląda tak. I to wygląda tak. I teraz zastanawiałam się, czy użyć tego, czy tego rozświetlacza w płynie z Skin Skin, ale ten wygląda dużo bardziej naturalnie, bo sobie zesłoczowałam dwa obok. Tamten ma delikatnie jakby takie drobinki brokatu. Tutaj nie ma nic, to jest po prostu taka czysta tafla, więc już zrobiłam tak, że nałożyłam właśnie podkład, później wzięłam gąbeczkę, trochę tych kropel i wklepałam właśnie w miejsce, gdzie nakładałam później rozświetlacz. I to się do tego pięknie sprawdza, też bardzo ładnie wygląda to połączenie razem z podkładem. Tak naprawdę te trzy produkty mają podobne działanie, ale te dwa dają najbardziej mokry efekt, więc to bardzo w nich lubię. Ok, teraz rozświetlacze. Cztery moje ulubione i to będzie tak, najpierw taki, powiedzmy, że w kremie, to jest Colourpop w odcieniu Flexitarian. Ja go zawsze używam, jak widzicie, on jest bardzo zmasakrowany. Zawsze go używam gąbeczką, czyli nakładam tu i powiedzmy nałożę jeszcze i właśnie nakładam, o, możecie zobaczyć, widzicie to. Teraz muszę nałożyć jeszcze na drugą stronę, chociaż i tak już się
bardzo dzisiaj świecę. I to jest dla mnie kultowy produkt z Colourpop. Jeżeli cokolwiek będziecie na Colourpop zamawiać, to musicie wziąć ten rozświetlacz, bo on daje tak piękny efekt. On jest bardziej chłodny, bo on daje właśnie, jak widzicie, taki bardziej zmrożony kolor, ale jest śliczny i to jest najbardziej odbijający rozświetlacz chyba jaki mam. Przy czym wygląda bardzo naturalnie, bo właśnie jest takiej konsystencji delikatnie kremowej, więc wklepany gumeczką praktycznie jest niewidoczny na skórze, a daje cudowny efekt. Kolejny rozświetlacz to jest, wydaje mi się, że mój ulubieniec życia, bo nigdy wcześniej tak długo non-stop nie używałam jednego rozświetlacza. Ja w ogóle nie biorę innych. I to jest rozświetlacz z Anastazji. Cały film o tym rozświetlaczu jest już na kanale, więc tutaj Was zapraszam, jeżeli chcecie. Więc nie chcę przedłużać, ale dzisiaj też go mam na twarzy. To jest ten, który bardziej odbija się na taki właśnie ciepły kolor. Bo chciałam, żeby jednak ten rozświetlacz ostatecznie na mojej twarzy był ciepły, więc właśnie na ten Flexitarian i na to, bo Flexitarian też mam dużą cień na twarzy, nałożyłam właśnie ten. Nawet widać już, że go tyle używam. Już ma taką trochę startą tą strukturę. Najlepszy rozświetlacz, jaki miałam. Ale jeżeli nie chcecie zamawiać online, co rozumiem, to bardzo polecam te nowe rozświetlacze z Sephory. To jest numer Natural Glow 02. On jest troszeczkę ciemniejszy, ale takim delikatnym pędzlem jak najbardziej można go nałożyć, tak żeby nie było widać go na skórze, jeżeli macie podobną karnację do mojej. I jak widzicie, on też bardzo mocno odbija światło i w tym filmie z Anastazją porównywałam właśnie swatchami też do tego rozświetlacza, więc jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam tam. I on też wygląda bardzo naturalnie na skórze i mocno, mocno odbija światło. Ostatnia, to jest taka moja petarda i czasami, kurczę, o nim zapominam, ale to jest najmocniejszy rozświetlacz, jaki mam, oprócz tego rozświetlacza z Artist Couture, i to jest Kylie Cosmetics odcieniu Santorini. To, jaki to daje blask, i tutaj naprawdę musicie uważać, to jest taki kolor, to jest ten najjaśniejszy. Tu już musicie uważać, bo naprawdę, jeżeli nałożycie go za dużo, to widzicie? I tutaj już jednak są te drobinki brokatu i nałożony w większej ilości będzie widoczny na skórze, dlatego tutaj już trzeba uważać. Ale jeżeli potrzebujecie takiego mocnego, mocnego rozświetlacza, to zdecydowanie to jest Kylie. On w ogóle wygląda pięknie na twarzy, utrzymuje się cały dzień i to jest moim zdaniem jedna z lepszych rzeczy, jaką Kylie Cosmetics wypuściła. Dobrze, mamy to. Teraz jeszcze rzeczy do oczu. Jak wiecie, bardzo lubię, żeby świeciły mi się wewnętrzne kąciki i do tego celu używam kilku produktów. Pierwszy, to co mam dzisiaj, to co w wewnętrznym kąciku, co widzicie, to jest Make Up For Ever i to jest Starlight Liquid w odcieniu 03. Dla mnie to jest taka w Polsce dostępna wersja Steely Magnificent Glitter and Glow, bo to normalnie dostaniecie w Sephorze stacjonarnie. I to tak pięknie odbija się to w ogóle na całej powiece. Wygląda cudownie. To jest, jeżeli chodzi o aplikator, to jest taki zwykły pędzelek jak od lakieru do paznokci. Ale wygląda pięknie na oczach. Pięknie. No i jeżeli już właśnie mówimy o tej Steely, no to Steely Magnificent, jak to się nazywa dokładnie, Magnificent Metals Glitter and Glow w najlepszym odcieniu, czyli Kitten Karma. Może zrobię Wam swatchy tych kolorów. O, i tak wyglądają właśnie te dwa produkty. Steely jednak ma w środku jeszcze dodatkowo po prostu brokat. Make Up For Ever ma takie delikatne drobinki. Więc no, w Steely jednak jeszcze bardziej będzie odbijać to światło. Jeżeli chodzi już o takie typowe eyelinery, to coś, o czym mówiłam ostatnio, czyli Golden Rose Extreme Sparkle Eyeliner. Ten jest akurat w kolorze 103 i to jest taki bardzo, bardzo złoty kolor, jak widzicie. I jego używam właśnie do wewnętrznego kącika. Tak samo jak Urban Decay Heavy Metals w odcieniu Midnight Cowboy. To jest taki złoto-beżowy kolor i to jest po prostu przezroczysta baza i bardzo dużo brokatu. I to wygląda tak. To jest to pod spodem. Dalej mam tu Face Glitter Pop Pillow Eyeliner w odcieniu Yes Way Rose. I to jest bardzo podobna rzecz do Urban Decay. I tutaj jednak tego musicie nałożyć troszeczkę więcej,
bo teraz nawet widziałyście, że musiałam trochę więcej nakładać, żeby był widoczny, ale kolor ma piękny. I ostatnia rzecz to jest Elf w kolorze Seafoam i to jest taki, to jest też znowu przezroczysta baza i drobinki ma, jak widzicie, w każdym kolorze, czyli to jest takie trochę lekkie, może nie holo, ale to się odbija na zielony, na fiolet, na niebieski, żółty, turkusowy i fioletowy. To jest to na samym końcu. I to był właśnie eyeliner, który mogę Wam polecić, czyli najtańszy Golden Rose, później będzie Elf i potem Too Faced i Urban Decay. One są w podobnej cenie, ale bardzo często się pytacie właśnie o to, co mam we wnętrznym kąciku, więc to są te rzeczy. I jeszcze oczywiście nie mogłam zapomnieć o sypkich cieniach z May Secret. To jest akurat odcień numer 5. To są po prostu takie cienie sypkie, ale one też dają piękny efekt na oczach. Mocno rozświetlony. Hop. Widzicie? I to jest tylko jedno pociągnięcie. I już ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, to mgiełka. Ona jest z The Body Shop, to jest nowość właśnie w ich ofercie i to jest Rose Dewy Glow, czyli to jest mgiełka różana. Ja już kocham. I rozświetlająca. Ona kosztuje 40 zł za 60 ml. Możecie ją używać przed makijażem i po makijażu. I chcę Wam pokazać, jak ona pięknie rozświetla. Bo ja w ogóle dzisiaj też tutaj się... Jak widać. O, widzicie? I zazwyczaj, kiedy tak zrobię, to jeszcze to staram się delikatnie wklepać, żeby to ładnie mogło osiąść. O! I to pięknie się mieni, nie niszczy makijażu, bo też właśnie pryskałam na makijaż, tylko zawsze robię tak, że pryskam i wtedy chwilę macham i jeszcze na końcu poprawiam gąbeczką w razie co. Okej, i to jest wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione produkty do uzyskania rozświetlonej cery. Jeżeli właśnie macie jakichś takich ulubieńców, to koniecznie piszcie w komentarzach. Dajcie znać, czy ten film Wam się spodobał. I widzimy się oczywiście w środę. Do zobaczenia. Pa!